Czerwony kapturek dostała zajebisty czerwony rowerek. Naprawdę zajebisty. Postanowiła, że pojedzie na tym rowerku do babuni. Po drodze jednak spotkał ją paskudny i złośliwy wilk, który zepsuł rowerek w drobny mak. Zadowolony z siebie wilk spluwa przez ramię, gdy nagle dostrzegł niedźwiedzia okrutnie wkurzonego. Kto zepsuł rowerek? zagadnął misio. No, niby ja, odpowiedział wystraszony wilk. To teraz spawaj go. Biedny wilk chcąc nie chcąc wziął się za spawanie. Lecz już następnego dnia, gdy dziewczynka jedzie na swoim czerwonym rowerku do babuni, niedobry wilk zrobił z nim to co poprzednio. Spluwa zadowolony przez ramię, gdy znów zauważył niedźwiedzia. Kto zepsuł rowerek? zagadnął misio. No, niby ja odpowiedział wystraszony wilk. To teraz spawaj. Sytuacja powtarzała się przez miesiąc cały. Wilk doszedł do perfekcji w spawaniu, ale wkurzał się, że wciąż wychodził na durnia. Postanowił zmienić plan działania. Uznał, że pójdzie do domku babci, zje staruszkę i zaczai się na czerwonego kapturka. Jak pomyślał, tak zrobił. Nagle do domku wchodzi dziewczynka, podchodzi do łóżka babci, przypatruje się jej i widzi, że coś nie gra, pyta więc: Babciu, a dlaczego ty masz takie duże uszy? Żebym cię mogła lepiej słyszeć, kochanie! Odpowiada wilk przebrany za babcię. A dlaczego masz takie długie ręce? Żebym cię mogła lepiej objąć, kochanie. Babciu, a dlaczego masz takie duże przekrwione oczy? Od spawania.